Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Bieda Enduro. Felga 18 do YZ już gotowa. Zacznę od przełożenia tarczy hamulcowej i zębatki. Wreszcie dotarło. Prezentuje się świetnie, udało się je wyprostować. W tej obręczy nie ma otworu na trzymak, zaraz muszę sobie przewiercić. Trzymak już mam, zaraz przymierzę go pod otwór od wentylka i czy będzie pasował pod felgę 2.15. Będzie. Trzymak pasuje bardzo dobrze i bardzo dobrze złapie tutaj oponę. Otwór na trzymak wywiercę naprzeciwko felgi od wentylka. Przed wierceniem zawsze warto sobie zapunktować, żeby nam wiertło później nie uciekło. Suwmiarką zmierzę sobie jeszcze tutaj tą śrubę, ale to będzie na pewno ósemka. Ósemka dokładnie. Żeby za dużego otworu w felce nie wywiercić, bo później żeby to nie latało. Jak tam trochę większe wywiercicie, to nic się nie stanie, ale ja wywiercę sobie ósemkę. Sprężonym powietrzem albo jakimś pędzelkiem tych wszystkich wirów trzeba się pozbyć, żeby nie przebiły dętki. A otwór z zadziorów możecie sobie zagładzić większym wiertłem z jednej i z drugiej strony. Idealnie pasuje. I tutaj pod ten trzymak ma wejść opona. Później nakrętką się dociągnie i będzie trzymać. Zapobiega to temu, żeby opona wraz z dętką się obróciła i wtedy nie zetnie tutaj wentylka. Niektórzy mocują więcej niż jeden trzymak, ja zamocuję tylko jeden. Mało ważę, więc powinien jeden wystarczyć. Przy okazji, jak mamy koło zdemontowane, to wymienimy też łożyska z uszczelniaczami. Może nie każdy z Was wie, po co w ogóle zabieg zmiany koła w YZ-ce. Już Wam tłumaczę. YZ-ka jest to typowo crossowy motocykl, czyli producent założył, że będzie jeździć głównie po torach motocrossowych. Ja na torach będę bywał rzadko, bardziej enduro. A na torze motocrossowym najlepsza jest właśnie felga 19. Zupełnie inny profil opony sprawia, że YZ-ka jest stabilniejsza przy większych prędkościach. Ja takich prędkości nie będę uzyskiwał. Mi bardziej zależy na przyczepności, na trakcji w terenie. A te właśnie parametry daje inny profil opony na feldze 18. Ja muszę mieć przyczepność na kamieniach, na podjazdach, żeby ta opona ładnie mi się dopasowywała do podłoża. I w terenie, w enduro, w hard enduro jest bardzo duża różnica, jak się jeździ na feldze 19, a na 18. I wszystkie motocykle jeżdżące enduro mają właśnie z tyłu felgę 18. I dlatego trochę zabawy. Jest to bardzo przydatna przeróbka, którą trzeba wykonać, aby z crossówki zrobić bardziej motocykl typu enduro. Zawsze zamawiałem Michelin dętkę, a teraz Pirelli jakąś wzmocnioną, bo nie było akurat tamtej w hurtowni.